Groszet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Alice Puffy to włóczka niezwykła. Puchata, bardzo mięciutka i delikatna, z mikropoliestru. Składa się z rzędu pętelek na grubej nici, a do dziergania nią nie trzeba żadnych przyrządów, ani szydełka, ani drutów. Wystarczą nasze palce. Jeden motek Alice Puffy to 100 gram włóczki, czyli 9 metrów, a ja za jeden motek w pasmanterii osiedlowej zapłaciłam 12 zł. I 50 groszy. Ta włóczka jest idealna do robienia szali, kocy, poduszek, a nawet zabawek. Sprawdza się też w twórczej zabawie z dziećmi, ponieważ plecenie jest dość łatwe i oprócz tego, że daje radość stworzenia, ćwiczy sprawność manualną najmłodszych. Moja pierwsza praca z tej włóczki to poduszka w kolorze miętowym. Robiłam ją prostym splotem i zajęła mi ona jeden wieczór. Przekładanie pętelek jest niezwykle proste, bardzo przyjemne, robótki bardzo szybko przybywa i w dzisiejszym filmiku pokażę Wam właśnie, jak zrobić dzianinę tym prostym splotem, korzystając właśnie z włóczki Alice Puffy. No to zaczynamy. Ja będę teraz pleść z włóczki w kolorze takim gołębim, szarym. Znajdujemy końcówkę. Ta jest akurat ze środka, ta jest z wierzchu. Tak jak powiedziałam, ta włóczka wygląda w następujący sposób. To są pętelki na takiej grubej, puchatej nici. I teraz od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że początek naszej włóczki powinniśmy mieć tutaj dłuższe zakończenie. Dobrze jest przeciąć sobie pierwszą pętelkę, tak żeby tą niteczkę wydłużyć. To zabezpieczy naszą robótkę przed spruciem się, a potem ładnie tą końcówkę sobie wpleciemy w robótkę, ona będzie niewidoczna. Czyli pierwszą pętelkę przecinam sobie tutaj, w tym miejscu. I już pętelki nie ma, mamy za to grubą nić. Tu nam się pojawił supełek, potem ewentualnie go odetniemy, a to już jest mało ważne. No i teraz, w zależności od tego, co zamierzamy z tą włóczką zrobić, co zamierzamy z tej włóczki zrobić, musimy sobie odmierzyć pewną długość tej nitki z pętelkami. Długość powinna być taka, jaka będzie szerokość zamierzona naszej robótki. Jeżeli zamierzamy robić koc, no to musimy odmierzyć naprawdę długi kawałek włóczki. Ja robiłam poduszkę i żeby zrobić poduszkę, musiałam odmierzyć sobie taki kawałek włóczki. Jaka jest szerokość mojej poduszki, jaka będzie szerokość mojej robótki. A tutaj bodajże miałam 21 pętelek. Ponieważ ja teraz dłużej robótki nie będę robić, bo nie mamy na to czasu, pokażę Wam małą próbkę, tak żebyście zobaczyli, w jaki sposób pleciemy i przekładamy, przeplatamy ze sobą te nasze pętelki. W związku z czym odliczę sobie 10 pętelek. Zaczynam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To będzie nasza próbka i tej szerokości będzie nasza robótka. I teraz będziemy zaczynali od tego miejsca. To zostawiamy. Możemy sobie ułożyć ładnie pętelki, żeby nam się tutaj nic nie plątało. Niektóre nie chcą ładnie leżeć. 3, 5, 7, 8, 9, 10. Ok. W ten sposób.
I teraz, uwaga, tą nitkę kładę sobie z tej strony. Tak chyba będzie najłatwiej. I teraz biorę tą pętelkę, 10, czyli jakby ostatnią, licząc tutaj od momentu, gdzie nasza nitka się zaczyna, to jest 10 pętelka. Przekręcam ją w lewo. W ten sposób. Pokażę Wam jeszcze na zbliżeniu. Trzymam pętelkę i następnie przekręcam ją w ten sposób w lewo. O tak. I teraz przez tą pętelkę przekręconą w lewo przekładam kolejną pętelkę. To już będzie 11 pętelka, a tak naprawdę pierwsza pętelka z naszego następnego rzędu. Przekładam pętelkę i wyciągam. Nic nam się nie spruje, te pętelki są dosyć długie, a jeżeli dobrze je przeciągniemy przez tą przekręconą pętelkę, to tutaj już nam nic nie wyskoczy, nic się pluć nie zacznie. I teraz, tak naprawdę, moi drodzy, to już jest cała filozofia i cała nauka robienia prostym ściegiem właśnie tą włóczką Alizę. Bo teraz po prostu to powtarzamy. Biorę następną pętelkę, czyli to będzie moja 9. Przekręcam w lewo, w ten sposób, i przekładam stąd kolejną pętelkę. Gotowe. Następna pętelka. Przekręcam w lewo, przekładam kolejną pętelkę z nici. Mamy już 3 pętelki przerobione. Przekręcam w lewo, przekładam pętelkę. Przekręcam w lewo, przekładam pętelkę. Mi najłatwiej jest to robić, kiedy mam te obie nitki położone na stole, czy na czymś oparte, ale można też dziergać w powietrzu, tak? Czyli tutaj mam następną pętelkę z nici, tutaj mam kolejną pętelkę z tej mojej robótki, czyli przekręcam ją w lewo i przekładam tą pętelkę przez to. Gotowe. Przechodzę dalej. Następna pętelka w lewo, a tą pętelkę przekładam. Następna pętelka, tutaj mi zostały jeszcze 3 pętelki, a więc przekręcam w lewo i przekładam. Przekręcam w lewo, przekładam, przekręcam w lewo i przekładam. W ten sposób przerobiliśmy sobie pierwszy rząd naszej robótki. Tak wygląda, może jeszcze niezbyt ciekawie, ale to wszystko nam się zaraz bardzo ładnie ułoży. Skończyliśmy pierwszy rząd, ale robótki nie odwracamy, ponieważ będziemy mieć prawą i lewą stronę robótki. Pracujemy cały czas patrząc na stronę prawą. I teraz uwaga, to jest moja ostatnia pętelka tutaj, w tym miejscu. Teraz sobie nitkę układam tu, w ten sposób. I teraz powtarzam tą całą naszą technikę. To znaczy, zaczynam teraz od tej strony, bo stąd wychodzi mi nić. Pierwszą pętelkę przekręcam w lewą stronę i przekładam kolejną pętelkę przez tą pętelkę. Gotowe. Następna pętelka, tak jest prosto. Przekręcam ją w lewą stronę
przekładam pętelkę. Przekręcam w lewą stronę i przekładam. Dalej. Powtarzamy. Lewa strona i przekładam. Musimy uważać na to, aby nie zgubić żadnej pętelki. To właściwie jest jedyny błąd, jaki możemy popełnić w tym pleceniu, przekładaniu pętelek, to ominąć którąś pętelkę. Wtedy ta pętelka będzie nam wisiała po lewej stronie. Jeżeli robimy poszewkę na poduszkę, to w niczym to nam nie przeszkadza, bo prawa strona wygląda idealnie, nic nam się nie będzie pruło, ani nie będzie śladu po tym, że z tyłu jest pętelka. Natomiast jeżeli robimy kocyk, no to ta lewa strona też jest ważna. No i wtedy trzeba wrócić do miejsca, w którym właśnie ta pętelka nam została i wisi, nieprzerobiona. I moi drodzy, ja prułam tą dzianinę, tą robótkę moją pierwszą. Także spokojnie można spróć. To troszkę zajmuje więcej czasu, ponieważ delikatnie trzeba te pętelki wyjmować z pętelek, które były przekładane, wkładane. Ale spokojnie można je spróć i włóczka nic nie traci na jakości. Natomiast oczywiście, jeżeli będziemy pruć trzeci, czwarty czy piąty raz, no to przypuszczam, że ta włóczka też już nie będzie tak wyglądała, jak wygląda teraz. Ale przy jednej pomyłce, a przy lekkim pruciu, delikatnym, można się spokojnie cofnąć kilka oczek i tą pętelkę złapać sobie. Jak widzicie, tutaj już nam powoli tworzy się robótka. A więc działamy dalej. Znowu układam sobie sznur z pętelek i jak widzicie, robótki nie przekręcam. Odwracam pętelkę w lewo, przekręcam, wyciągam. Przekręcam następną, przeciągam kolejną pętelkę. Następna pętelka przekręcona i przeciągamy. Jak widzicie, moi drodzy, ta technika jest niezwykle prosta. Robótki szybko przybywa. Dzięki fakturze tej włóczki, temu, że ta włóczka jest tak niesamowicie miła w dotyku, puchata, mięciutka, no to ta robótka też nabiera ogromnego uroku i wdzięku. No i daje ogromną frajdę z takiego plecenia. Pomylić się tutaj raczej trudno. I gotowe. No i zrobimy jeszcze jeden rząd. Czyli jestem tutaj, przekręcam pętelkę w lewo i następną pętelkę przeciągam. I gotowe. I tak to nam mniej więcej wychodzi. I to jest ten prosty splot z przekręconymi w lewo oczkami. No i teraz pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób naszą robótkę zakończyć. A zakończa się ją w bardzo prosty sposób. Zakończać robótkę będziemy od tego miejsca, czyli po przeciwnej stronie niż mamy w tej chwili nitkę. Odwrócę sobie na lewą stronę robótkę, bo tak mi będzie łatwiej. Tutaj nitka prowadzi do kłębka, a ja zaczynam zakańczać
robótkę, czyli robić brzeżek z tej strony. I zaczynamy. Przekładam drugą pętelkę, tą, przez pierwszą pętelkę. W ten sposób. Teraz kolejną pętelkę przez tą przeciągam. Następna pętelka. I tak aż do końca rzędu. I gotowe. I tak wygląda brzeg poduszki, kocyka, czy tej robótki, którą będziemy Alizę Puffy robić. Teraz wystarczyłoby odciąć nitkę, przeciąć ostatnią pętelkę, wtedy ta nitka by nam się wydłużyła, przeciągnąć ją, a następnie wrobić tutaj między nitki naszej robótki. To jest lewa strona. Tak wygląda strona prawa. A tak wygląda to w poduszce. A to jest ten sam splot, nieco równiejszy, bo mi tutaj też ciężko jest, moi drodzy, za kamerą jakby i przed kamerą to dziergać równiutko. Natomiast to jest dokładnie ten sam splot z przekręconymi oczkami. Więc jak widzicie, sprawa jest bardzo prosta. Zachęcam i bardzo polecam, bo plecenie i przekładanie tych pętelek włóczki Alizę Puffy to naprawdę wielka frajda i super zabawa i wielka przyjemność i bardzo miło się dzierga, zwłaszcza dlatego, że ta włóczka jest tak miła w dotyku, puchata i mięciutka. No i po prostu polecam, jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to spróbujcie. A ja tymczasem zapraszam Was na mój blog crochet.pl oraz na moje konto na Instagramie, bo tam jestem bardzo często obecna. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.